Was w moim następnym filmie. Tutaj mamy Megane dwójeczkę i będziemy demontować zamek drzwi tylnych. Jest to taki problem, że to on nie zawsze się chce otworzyć, kiedy otwieramy samochód, a są to dosyć często, wiadomo, używane drzwi od strony kierowcy z tyłu. Tak samo czasem już coraz częściej bywa fakt, że na przykład nie chcą się też zamknąć. Więc ewidentnie coś się dzieje z zamkiem. Cóż, te zamki są nierozbieralne tak naprawdę, ale przede wszystkim najpierw chcę go wymontować, żeby się upewnić, jaki tutaj jest wersja tego zamka. No i po prostu poszukać drugi taki zamek, pewnie używany. Jak się do niego dobrać, jak go wykręcić, już Wam pokazuję. Najpierw trzeba sobie zrobić tutaj miejsce i pozbyć się tego plastiku. On się trzyma tutaj. Tu są takie jakby jego zaczaski. Dobra, mam wielkie filozofii. Spróbuję podejść tutaj jakąś łapką. Czasami z takimi kółkami trzeba naprawdę uważać, bo bywają problematyczne. Ale musicie sobie tutaj też liczyć się z tym, że one mogą Wam pęknąć. Po prostu ja to już przyjąłem do wiadomości, wtedy po prostu coś innego się zakłada w to miejsce. Tak jak na przykład ten stwierdził, że jednak się nie zdemontuje po 17 latach. No wiecie, i tak bywa. Osłona od zamka zdemontowana. Coś, jeden kołek tam ocalał. Drogi niestety nie. No, damy coś innego w to miejsce. Teraz tutaj mamy klamkę, ale nas interesuje oczywiście sam zamek. Zamek przymocowany jest tutaj z tej strony na te trzy, o, tak wstawimy śruby, zobaczcie, trzy śruby torksowe i one prawdopodobnie są mocno przykręcone. Wziąłem troszkę poważniejsze narzędzie. To są takie specjalne śrubki, słuchajcie, no, nie ważcie się ich zgubić, bo naprawdę mogą, może być duży problem, one są tak ukształtowane, ten ich łapek płaski, by drzwi wam się zamknęły, także zastąpienie ich innymi byłoby dosyć problematyczne, trzeba coś kombinować. No dobra, trzy śrubki zamontowane, jak widzicie, to nie jest żaden problem. Teraz jeszcze trzeba mieć też na uwadze, że zamek jest połączony z klamką. Klamka połączona z zamkiem. Pokazanie tego nie wiem, czy będzie w ogóle możliwe. O, tam. O, tu się nada. O, wyostrzył. Widzicie, tu jest wejście linki, która łączy zamek z klamką. To jest takie typowe, że tu nie ma żadnego cięgła, tylko jest po prostu linka. I tą lineczkę musimy w tym miejscu sobie wypiąć, żeby móc wyjąć całkiem zamek i odłączyć go od klamki. Nie ma tu za dużo miejsca, no ale trzeba to po prostu zrobić. Najpierw tu u góry, gdzie mamy te różowe takie paski, a później wiadomo, już linka nam normalnie, tak jak widzicie, z tego białego elementu zejdzie. Ok, i udało mi się. Tutaj, proszę bardzo, mam zameczek na wierzchu. Zamek. No jeszcze co jedyne pozostaje, to oczywiście wtyczkę ściągnąć. Po prostu klasyczny sposób. Pyk. I mamy to zamontowane. Słuchajcie, zamek. One generalnie mają na 6 kostek, ale zwróćcie uwagę, one. Właściwie powiem Wam szczerze, że do końca nie wiem, chociaż są różne oznaczenia tych zamków.
Dlatego sobie dobrze jest sprawdzić, czy to na pewno jest nasza wersja, bo na przykład nie wiem, na przykład po lifcie, przeliftem, ale też mogą być różne oznaczenia co do roczników, różnie to bywa, także dobrze jest sobie sprawdzić, jeżeli kupujemy używany zamek, czy na pewno będzie to taki, jaki potrzebujemy. Jak widzicie, nie ma z tym dużo roboty po ściągnięciu boczka, tak naprawdę trzy śruby i wszystko mamy na wierzchu. Montaż w kolejności odwrotnej. Założenie tej linki wcale, nie bójcie się, tutaj nie ma też takiej wielkiej rzeczy, bo to jest mniej więcej w takiej pozycji, to jest tak wygięte, więc to sobie po prostu wkładamy, potem przykręcamy ten zameczek i nie ma z tym problemu. Ja to sobie odkładam, będę montował nowy. Ok. Tu też nie ma żadnych regulacji, jeżeli by były jakieś pytania, także co? Myślę, że to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie kolejnego filmiku. Też krótki, myślę, poradnik. Polecam swój kanał, polecam filmiki. Napiszcie komentarz, napiszcie jakieś pytania, jeżeli macie. Postaram się to odpowiedzieć, jak tylko mogę. Na razie.